Bonjour. Aha, jeszcze taka sztuczka będzie. Kosmos. Skoro dzisiaj jesteśmy w kosmosie, to nie mogłem nie założyć czapki z galakpizzy, więc lecimy od razu na grubości, bo placuszek stygnie. A dzisiaj o odpowiedni poziom wody i innych jakichś tam substancji w moim organizmie dba ta oto herbata. Polecam serdecznie szałwia, cytryna, pomarańcza, imbir, goździki, woda. Z waszych połączonych mocy powstaje ja. Bardzo gorąca herbata, której jeszcze nie da się pić, więc trochę poczekam. Zauważyłem ostatnio, przyglądając się treściom, które były w sezonie pierwszym naszego programu Low Quality Content, że straciłem trochę taką manierę niskiej jakości, która wcześniej tam się pojawiała. I no powinienem po prostu mówić w ten sposób. Nie oczekujcie niczego wyjątkowego. Szkoda waszego czasu w ogóle. Ale podstawowa różnica jest taka, że wtedy mi się chciało tak robić, a teraz już mi się nie chce. Czy to oznacza, że wzbijamy się na wyżyny, czy że zaniżamy poziom jeszcze bardziej? Nie wiem, to pozostawiam do waszej oceny. Jak zawsze, napiszcie w komentarzach. A przy okazji, na mocy prawa nadanego mi przeze mnie, jeśli lubicie na przykład na Instagramie popatrzeć sobie na byle jak wyskrobane rzeczy długopisem na kartce albo innych jakichś tam materiałach, to mogę wam teraz zareklamować jeden z moich profili, Wyskropki. Jak zresztą napisane jest w opisie, wyskrobane byle co na byle czym. Nie spodziewajcie się rewelacji, ale może wam się spodoba. Jak wam się spodoba, to wam się spodoba. A jak się nie podoba, to spróbujcie zrobić to sami w domu. Czy kosmos w tle jest wystarczająco kosmiczny? Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, no to trudno. To już wtedy wasz problem, że wam się nie podoba. A to jest cieniostwór. A w zasadzie model cieniostwora wydrukowany na drukarce 3D. Jak widać, posiada głowę, posiada tu jakieś boczne elementy, posiada plecy, posiada ogon, stopy takie płaskie ma. Czyli jak widać, no po prostu chłopak ma płaskostopie, zdarza się. Jest bardzo super, ozdabia stojącą tutaj kolumnę, której wy co prawda nie widzicie, ale no nie musicie jej widzieć. Ten oto cieniostwór wykonany jest przez firmę Chrząszcz Industries. Nie jest to żadna reklama, natomiast jeśli lubicie mieć takie dobrze odwzorowane figurki, szczególnie z gotika, jeśli jara was gotik, jeśli jarają was figurki zwierząt, no to polecam serdecznie. Jest świetnej jakości, jest świetnej wielkości i w ogóle wszystko jest super. Aha, a poza tym mam jeszcze chrząszcza. Chrząszcz jest mniejszy, jak widać na załączonym obrazku. Taki o, tutaj na zbliżeniu. Też bardzo dobrze wykonany, bardzo wspaniały, brązowy. Polecam. Być może link wrzucę w opisie, nie wiem. Wracając do pierwszego sezonu Low Quality Content, przewinął tam się temat tego, że na 1000 subskrypcji będzie jakiś specjal zrobiony. Zgotuj z toporami z potężnym prezesem. I ja wtedy mówiłem, że to wszystko już jest dogadane i że pewnie tak będzie, więc myślę, że są jakieś szanse, że tak się stanie. Czy tak będzie? Przekonamy się. Nie ukrywam, że ja bardzo chętnie bym się za coś takiego zabrał. Może na przykład byśmy schabowe usmażyli. Tego jeszcze nie robiliśmy. Jest to jakiś pomysł na content. Jeśli jesteście zainteresowani powrotem jakiegoś odcinka Gotuj z toporami, to proszę bardzo, napiszcie w komentarz. Przypominam też, że na 1000 subskrypcji będzie oczywiście konkurs, w którym do wygrania będą wspaniałe nagrody. Póki co jedna nagroda została odsłonięta, jest to mała dynia ozdobna. Pozostałe nagrody w konkursie gdzieś tam w trakcie trwania naszego programu powinny zostać wyłonione. A, no i kupcie sobie też oczywiście merch. Bardzo wspaniałe bluzy, koszulki, inne rzeczy, chociaż teraz robi się zimno, więc bluzy jak najbardziej polecam. Jeśli chcecie utrzymać pion tej zimy, to koniecznie zakupcie sobie, że trzymacie pion. Bo kto nie trzyma pionu, temu nie otworzą spadochronu. A teraz kącik intelektualny. Zewtór. Jeśli nigdy nie czytaliście nic Lovecrafta, polecam serdecznie. Tutaj z tyłu napisane jest, że ta książka to jest zbiór jakichś jego 5 najlepszych opowiadań, także możecie sobie spojrzeć na okładkę. Wydawcą tego jest, nie wiem, jakiś Wesper. Są też oczywiście rysunki w książce dla osób, które nie potrafią czytać. Również znajdzie się jakaś forma rozrywki. Jeśli lubicie klimaty kosmik horroru, to koniecznie sobie obczajcie. Mój egzemplarz posiadał nawet dedykowaną do niego zakładkę. Być może wam też się poszczęści, a być może nie. A dzisiaj bonusowo w naszym kąciku wjeżdża jeszcze polski zespół Tides from Nebula z nowym albumem Instant Rewards. Jak brzmią, to właśnie usłyszeliście. Ja dzisiaj ten album na zapętleniu przesłuchałem chyba ze 3 razy. Bardzo dobry, bardzo super, polska muzyka instrumentalna. Nic tylko brać, kupować, albo sobie gdzieś tam w internecie wyszukać i posłuchać. Magnifik.
kontekście przyszłości tego programu na pewno wrócimy sobie do czytania komentarzy, które kiedyś już zostało rozpoczęte w tym programie, w pierwszym jego sezonie. Z uwagi na to, że niestety program Trzymam Pion zakończy się po odcinku numer 100, to znaczy jego pierwszy sezon się zakończy. Wszystko wskazuje na to, że na wiosnę widzimy się ponownie. A co się będzie działo w międzyczasie? Usmaży się jaja na kiełbasie. Co? Aha, i ostatnia krótka sprawa na dzisiaj. W momencie, jak już ten film zostaje opublikowany, to też na naszej grupie na Facebooku, do której link macie tam na dole, to są profesjonalne gesty profesjonalnych profesjonalistów. Tam na dole możecie klikać i możecie wchodzić sobie w link, który prowadzi do grupy na Facebooku, na której to pojawi się post, pod którym to zachęcam was wszystkich do zostawiania waszych ulubionych memów. Zrobimy sobie przegląd memów, coś co kiedyś powstało i był z tego chyba tylko jeden odcinek, więc warto do tego wrócić, warto odgrzewać kotlety, bo kto odgrzewa kotlety, tego nie podkopią krety. Au revoir.